Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w czasie liturgii. W momencie, kiedy kapłan wzywa nas do tego, żebyśmy sobie przekazali znak pokoju, to my zastanawiamy się, co to tak naprawdę oznacza. Jeden z dokumentów na temat liturgii Kościoła, na temat znaku pokoju, na temat przekazywania znaku pokoju, powiedział, że znak pokoju to jest taki pocałunek Jezusa Chrystusa składany na naszym sercu. Bardzo piękne określenie, mówiące o tym, że tak naprawdę to w tym znaku pierwszy Jezus przychodzi z pokojem wysłużonym na drzewie krzyża, z pokojem, którego Ty potrzebujesz, z pokojem, który prowadzi Cię do jedności, do doskonalenia swojego życia, po to, żebyś Ty mógł przekazać ten znak pokoju. I oczywiście nie rzucamy się sobie w ramiona, chyba że to jest jakaś bardzo taka niewielka wspólnota, nie rzucamy się sobie w ramiona, ale przekazując znak pokoju, przekazujemy pocałunek Jezusa Chrystusa. To jest najgłębsze znaczenie znaku pokoju. Dlatego bądźmy uważni w czasie przekazywania znaku pokoju. On jest bardzo istotny. On buduje Kościół, ponieważ my używamy daru, który otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa. Pokój z samym sobą, pokój z drugim człowiekiem, pokój z Panem Bogiem przekazujemy drugiemu człowiekowi.